Hold both trigger buttons to start. No trzymam obydwa, czemu mi ich nie wykrywa? Grace Hospital, room 4.0. O. No i co? Budzę się? Kurde, jak głośno, masakra. No, znaczy wszystko działa. Tylko, żebym ja miał room experience, nie? A nie, że do siedzenia w mi... Nie, no jest. Wy nic nie widzicie, a ja widzę napis i Dubux Transporting, please hold. Co? Please hold, ale co mam hold? Czekajcie, jeszcze... Dear Noel, you may be wondering where you are. No. Don't worry. These things will be made clear in time. O, tu! You do look a bit pale, my friend. Perhaps we shall give you some ground below your feet. No, daj mi ziemię. Your human senses usually require some concrete measurement of their direct environment. O, mamy podłogę. No better. Grab the ID bugs controllers to get. Wszystko działa na streamie? Mikrofon, co mikrofon? Przecież jest mikrofon, dobrze działa. Czy co, ja go ściszę, bo ja też mi się wydaje, że ja krzyczę, bo mam tak głośno strasznie. Mam coś złapać. Aha. O. And push the blinking message button. Który? Aha, ten. Very good, my friend. O, ale fajne. Now we can communicate. Now, I understand your confusion. Suddenly finding yourself floating through space and time. Let me explain. The fact is, my friend, you're dead. O, umarłem. No i co? But not to worry. We have only abducted you from your earthly life to join our workforce. You're now an ID Bugs agent. Congratulations, Agent Noel. O, umarłem i ufolutki mnie porwały. Oh, and I should probably introduce myself. My name is Nicodemus Sullinger, ID Bugs Recruitment Officer Level 4. And I shall be your guide on this mission. No przecież to w grze tak buczy, co za koleś. You are about to embark on an important quest. A mission to save the universe. Congratulations. If you succeed in saving the universe, we shall also give you your life back. O, i jak uratujesz świat, to odżyję. No time to waste. Let's first off. Dobra, teraz trening muszę zacząć. Okay. Well done, agent. Now you can grab things. Hey, you can even grab the message screen and place it wherever you like. No, next, dobra. Let's try the teleporter to help. Oh, fuck. Sorry. Jak mam przez to przejść? Aha. No i co, wlazłem w niego? Może tą piłkę też potrzebuję? Bo to jest gra logiczna, wiecie?
O, coś się stało. Aha, dobra, on jeszcze do mnie gada. No i co? At your workstation, your first case cube is already waiting. Best of luck. Dobra, on mi życzy szczęścia, już wiem wszystko jak robić. No dobra. Wszystko działa? Na live? No i powinno być git. Dobra. Co to jest? O, to jest mój przypadek. Dimensional Bureau of Universal Genetic Survival. Jakieś międzywymiarowe biuro przetrwania genetycznego. Case description. Nasz opis. In and around the... Musimy jakieś DNA znaleźć w piwnicy jakiegoś kolesia. Koleś ma 53 lata, urodziony, znaczy rok 77, mężczyzna, człowiek. Co ja mam tu robić? Nie wiem, mam to wziąć? O! Patrzcie, widzicie to? Musimy chyba to do portalu wsadzić. Będziemy mogli tam wejść. Dobra. Jest git. Będziemy teraz podróżować we w czasie i we w przestrzeni. Rozumiecie? We w czasie i we w przestrzeni. Włączę sobie tylko, czekajcie, włączę jeszcze sobie tylko TeamSpeak'a. Bo najlepiej było, jakby ktoś był... Boże, jak głośno, u was też? Dobra. Czy u was też jest tak głośno? Dobra. Trochę przyciszyłem, bo to jakaś masakra jak dla mnie. Taki buczenie głośne. Dobra, mamy coś zlokalizować w jego piwnicy. Ojo. DNA musimy zlokalizować. Tam nic nie ma. To jak buczy. Mam nadzieję, że to nie horror, kurde. Chyba nie. Dobra. O! Hidden contraption. Że świece do czegoś się przyczepia. I co to daje? I coś można nacisnąć. A nie. Może tajne przejścia to są hidden contraption. O! Wentylacja się włączyła. Tu nic nie ma. Poczekajcie chwilę, wrócę się do was i sprawdzę, czy to buczenie... Światło u nas buczy, no głośno jest, jest okej. Tak głośno, nie wiem, jak dla mnie jest mega głośno, ale ja mam zawsze tak na tej VR-ce, bo on mi tak dźwięk klonuje. Nie wiem, tak dam powiedzmy, bo to jest masakra jakaś dla mnie, mają tylko taki i tak non-stop, nie? Aż mi już łeb boli, a jeszcze nie zacząłem grać.
O, kluczyk. Jest dziurka na klucz w tym. No dobra, ale teraz by trzeba było znaleźć ten klucz. O! No i to jest coś porządnego, siekiera. To się może przydać później. Tu jakieś książki. Tu jakaś gra. Ach, kurde, zahaczyłem się o mikrofon. Nie wiem, czy mi nie wypadł. Jasno, że mi wypadł. Czekajcie. Nie wiem, wsadzę go sobie w spodnie, czy coś? Czy ja go zawsze mam pod bluzką, nie? Ale... średnio mi to teraz pasuje pod bluzkę go wciskać. Wsadzę go sobie o tu. Tak trochę naciągnę. Dobra. Będzie git. Dobra, gram dalej. Co to, gdzie ja jestem? W ścianie? Oj, przepraszam. Dobra. Okej, okay. Tu nic nie było. Tu jest zamknięte. Tu nie ściągnę. Tu jest jeszcze. Ojej. Zamknę na razie. Gdzie ta latarka? Widzicie, tam coś jest. O nie! What the fuck? Wracaj, światło! Chyba, że coś po ciemku widać tutaj bardziej. No nie. Nie wiem, co z tym radiem zrobić. Czemu się wyłączyło? Żeby mi gogle nie spadały. Jest tu coś. Nic nie widzę, bo mi gogle spadają. Jak do góry nogami trzymam głowę. No dobra, powiem wam tak. W tym pokoju... no tak nie za wiele. Tu będzie grubo. Czuję to. Dobra, najpierw szafa. Półki. Chyba puste, co? Półki puste. Tu nad framugą nic nie ma, tu nic nie ma. Tu u góry też nic nie ma. Dziwnie to światło działa, ja tu nic nie widzę w tej grze. Czekajcie, bo to jest jakieś dziwnie. Kurwa, co to tak strzeliło? Fuck. Jakaś draseczka jest. Sęki takie wielkie. A to chyba taka tekstura po prostu. Cienie jakieś takie zrypane. Tu coś jest. O, żarówki. Czuję, że będzie ukryta wiadomość. Postawię je tu. Jeszcze wezmę tą sikierę. No i to wiedziałem, że to tak... oh fuck. Że to tak trzeba zrobić. No, otwórz się. Ja
Tam nie idę jeszcze. Musimy prawdę o prawdzie tutaj się dowiedzieć. O nie, wszystkie mi żarówki wypadły. Ale zgaduję, że tylko ta fioletowa ma znaczenie, bo jest inna niż wszystkie. Tu rozumiem, nie ma żarówki żadnej. Nie, to jest tylko świeca. W tym momencie mi się odechciało grać, ale zagram. Co tam u was? Coś strzeliło? Dobra. Czyli, że tak, tak? Tu są takie z 1926. Can't get out. Nie mogę się wydostać. Czemu to robię? Jaki jest w tym sens? Coś tam, coś tam, coś tam. No dobra. Nullblum. Tu jakieś, czekajcie, bo tu są jakieś płyty. No i tyle. Dobra, wejdźmy jeszcze tu, bo tu widziałem taką książkę. Patrzcie na to. To. Taka książka to nie jest byle jaka książka. Jakiś kolej z wąsem. I tyle. Dobra. Jako, że tu nic nie ma, chociaż tu też są jakieś kreski, to trzeba tu zajrzeć. O! Tu jest coś. Random yet forever significant. Nie świeci na to słońce. Nie wiem. Może coś na tej... No dobra, to żeśmy zrobili, to chodźmy do tego pokoju, no. O co tu chodzi? O, i to mi właśnie jest potrzebne. Do kręcenia śrubeczek. O kurde, paraluchy wyszły. Klucz! Lights out. Czyli wyłącz światło. A czemu? To lepiej wyłączę. Co się stało? Aha, to się już otworzyło. A to był ten numer. No to nie do końca chciałem wyłączyć. Teraz muszę włączyć. Gdzie to jest? Czekajcie, bo nie widzę. A to tu. Dobra. 1926. No nie trudne. 1926. Akces. O, fuck! Jest DNA, żeśmy znaleźli. Mamy to, udało nam się przejść. To był koniec zagadki. Tak właśnie wyglądała zagadka. Tajemnicza i zagadkowa. Ach, moi drodzy. Dobrzy w tym jesteśmy. Dobra, ja rozumiem, że jak to jest demo, to już koniec? O! A co mam z tym zrobić? Chyba tam to dać. No i co? Ukradli mi DNA.
O, pierwsza misja zakończona. Mówi, że super, że my jesteśmy utalentowani. Dobra, dobra, następna kostka już na nas czeka. O kurde, teraz będą obcy. Moi drodzy, działa wszystko? Dobra. Dobra, jest kolejna opcja. Rasa obca. Trzeci wymiar, znaczy ile wymiarów? Trzy. Age 1072 lata. Amrak Stalek się nazywa. Amrak i Zymyr. Ma jakiś, jest jakimś udziałowcem Stalks Business Empire. Amir. W ciągu najbliższych kilku minut jego kwatera główna tej jego korporacji będzie jakiś, miała jakieś wydarzenie tam będzie. Wejdź. Wejdź i zlokalizuj tego, tą, wiecie, to DNA, zanim zostanie zniszczona ta kwatera. No dobra, zobaczmy, co to za misja specjalna. I co, lecimy? Zapraszaj mnie do przygody! Chcę w przygodę! Woohoo! Co się stało? Aha, może mam... O, halo? Co? Ktoś się ze mną kontaktuje, nie! Wylew! Wylew! Tak, słyszę! Halo? Kto mówi? Halo? Halo? O Boże, chyba koniec dema. Boże, koniec dema, myślałem, że przygoda. Get early access at survive.com. No to na pewno wezmę, bo ja lubię zagadkowe gry, a to mi się podoba, ta zagadka. Moi drodzy, i to właśnie był Survive. To właśnie był Survive. Zaraz zobaczymy, co jeszcze mamy, bo jeszcze kilka gier mamy. Do obczajenia.